STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Ja będę mówił więcej o moim zespole. Ja uważam, nie był to łatwy mecz dla nas. Dlaczego? Pogoń grała od pierwszej minuty na kontrę. Czyli cofała się po stracie piłki na swoją połowę i atak pozycyjny nie jest łatwo grać, bo drużyny tylko najlepsze na świecie czy w Europie umieją sobie z tym dać radę. My mamy troszeczkę w drugiej linii chłopców jeszcze niedoświadczonych, także tutaj mieliśmy problem. Niemniej jednak uważam, decydujące w tym spotkaniu były dwie stuprocentowe sytuacje, bo Pogoń nie miała ani jednej, my mieliśmy dwie, czyli sam na sam Roberta Picha i sam na sam Arka Piecha. Bramkarz między 11 a 16 metrem, rasowy napastnik zawsze drybluje i strzela do pustej bramki. Bramkę nie naszczeliwuje bramkarza. Myślę, że to było decydujące. Uważam, obie dwie drużyny w drugiej połowie otwarta piłka, wszyscy chcieli wygrać. Myślę, że my w związku z tym, że mieliśmy w ostatnim czasie bardzo dobre, stałe fragmenty gry, tu było dzisiaj dla mnie za mało, bo mieliśmy bardzo dużo rzutów rożnych, rzutów wolnych z boku. Zwiększyliśmy ilość zawodników pod bramką przeciwnika i myślę, że tu też mógł być klucz do zwycięstwa w tym meczu. Niemniej jednak po dwóch porażkach zdobywamy punkt, ruszamy do przodu i pracujemy. Guten Abend. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja, alles in allem, ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden. Uważam, że to był to sprawiedliwy remis. Beide Teams haben über die komplette Spielzeit versucht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Obie drużyny przez cały mecz próbowały zdobyć tego decydującego gola. Das ist weder uns noch Śląsk Wrocław gelungen. Nie udało się ani to, ani nam, ani Śląskowi Wrocław. Ja, so kommt entsprechend auch das Ergebnis zustande. No i w ten sposób zakończyło się to wynikiem 0-0. Für uns, in unserer Situation, ist dieser Punkt sehr wichtig. W naszej sytuacji, dla nas, ten punkt jest bardzo ważny. Auch das Ergebnis, hinten zu null zu spielen, denke ich, ist auch eine sehr wichtige Sache. Uważam, że ważne jest także to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Und wir müssen uns als Mannschaft in kleinen Schritten nach vorne bewegen. Jako drużyna musimy poruszać się do przodu małymi kroczkami. Zwei Punkte aus fünf Spielen ist natürlich nicht zufriedenstellend. Dwa punkty w pięciu meczach oczywiście nie jest to wynik zadowalający. Aber ich bin jemand, der stets nach vorne schaut und versucht, das Positive herauszuziehen. Ale jestem taką osobą, która zawsze patrzy pozytywnie do przodu i stara się wyciągać pozytywne wnioski z tych meczów. Das Team hat gekämpft. Buxa nach Verletzung ist wieder zurückgekehrt ins Team, hat über 90 Minuten geackert. Unser neuer Spieler Iker hat aus meiner Sicht auch ein gutes Spiel gezeigt. Und das sind die Sachen, die für uns im Moment auch sehr wichtig sind, weil unsere Situation immer noch nicht ganz einfach ist. Adam Buxa wrócił po kontuzji, zagrał 90 minut, walczył na boisku. Podobnie nasz nowy nabytek Iker, uważam, że zagrał także dobre spotkanie i to są rzeczy, to są kwestie, które w tej chwili są dla nas bardzo ważne. Ich hoffe, dass Laszat Wali wieder am Samstag einsatzbereit sein wird. Mam nadzieję, że Laszat Wali w sobotę ponownie będzie zdolny do gry. Ja, und mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen zum Spiel. Vielen Dank. W zasadzie więcej nie mam do powiedzenia na temat tego meczu. Dziękuję bardzo.